What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 5. Może po raz pierwszy bowiem ta nazwa w pełni odkłada pierwszego odcinka. Albo od drugiego, nie jestem pewien. Nevermind. Misja ósma, magazyn gotowy, demoniczny król, tak nazywa się misja ósma. Let's go, rozumiem? W sensie, demoniczny król to raczej brzmi trochę jakby retrospekcja, bo demonicznym królem aktualnie jest ten cały Yurizen, więc to sugeruje, że to będzie bardziej taka retrospekcja tego, co się działo właśnie zanim Nero dostał się do tego, do Yurizena. Tak myślę przynajmniej, bo nie mogę być tego pewny. Well, no point in turning back now. Not that that was ever an option. Yeah. Time for some payback. O, a nie! Tu my teraz idziemy do Yurizena. Just you wait, you big bastard. I'll drag you all the way down here. Okej. Okay. Czyli proszę, jednak się totalnie pomyliłem. This is bad. Może są tak słabe te empusy, że nawet nie mogę fajnego komba zrobić na wieży, że dociągnąć, podbić wyżej i dokończyć tylko niszczycielem właśnie. No już myślałem, nie, że coś tu jest, ale tylko orby. No ale jak mówiłem, orbów nigdy dość. Dobra, jest ich więcej? Nie. O, ale jest też walka. Rajota. O no. Nice, pierwsza jest, znaczy to jest może już nie pierwsza, ale będzie podwójny S? No. No, na S by na mnie zostaliśmy, to najważniejsze. Never stood a chance. Jakieś sekrety może? To wygląda jakby mógł tam wejść, nie? Ale chyba się nie da jednak. No nie, nie ma nawet co się zacząć z linką. Dobra, czekaj. O, teraz mi się udało! Jezu, jak jest... Kiedy ja muszę tego użyć faktycznie, żeby zaliczyło mi na full za jednym strzałem? Bo nie umiem tego wyczuć w czwórce i dalej nie umiem tego wyczuć. Co mnie sobie się trochę wkurza, bo naprawdę lubię korzystać z tego napędu. To wiecie, kiedy ciężko jest wyczuć, kiedy tego użyć poprawnie, żeby mieć od razu full, to ciężko jest dobrze tego używać, nie? Bo nie mogę w trakcie walki tego cały czas ładować. Znaczy, dobra, w teorii mogę, ale w praktyce to bardziej przeszkadza wtedy niż pomaga. Bo za dużo czasu się zużywa, żeby właśnie to naładować w trakcie walki. O, a nie, dobra. Okej, czyli cała moja gadka próba wyrzucania jest jedną wielką głupotą, bo po prostu... Czy jestem w powietrzu? Nie, dobra, czyli jak, zależnie jak ja się ruszam, czy ruszam, czy stoję, to ten strzał jest inny. Okej.
Chodź. Co my tu mamy? Mega niszczyciel. Okej. Okay. Będę pamiętał. Raz. Dwa. Trzy. Okay, więc trzeba mogę wykorzystać tak po prostu. Krwiobieg. Te naczynia wiją się po całym klifocie, transportując krew zebraną w świecie ludzi. Popłyń z prądem, by przenieść się głębiej w strukturze drzewa, ale uważaj, po wejściu nie ma już zwrotu. Okej, czyli gdyby to były jakieś sekrety, albo... Sekrety czy tutaj fragmenty kul, bo to jest dla mnie sekret. Bo to, że tam znalazłem sobie po prostu kawałeczek, znaczy kawałek, po prostu jedną protezę, no to nie jest dla mnie sekret. To jest po prostu bonus w trakcie gry, nie? Okej, okay, winda ekspresowa na górę. Cały kij jesteśmy. Szczerze, nie liczyłbym na jakiś przyszedł z Nero. Tutaj pustawo póki co. Cały czas się będę rozglądał za jakimiś rzeczami na bok, nie? Typu misje poboczne albo coś innego. Puenta. Dobra, to mogę szybko zużyć w razie czego. Szkoda, że mogę tego przestrzelić, naprawdę. Okej, nieważne, jednak mogę. Spoko, tam mamy znowu to. O nie! Nie gadajcie, że to będzie tak jeszcze spadało. O kurde, nie wystrzelę na Savage, naprawdę? Uuu, lubię to! Dobra, tego już tak nie zrobię. Come on! Ej, co? Nie użyłem w ogóle tego poskramiacza! Okej, jakiś potężny strzał tu mogę aktywować. No ej, ale wejdź może... A myśl może typa, co? Z łaski swojej. O, super! Damn, all the way down. Too heavy, huh? No, trochę. Jaki rozpierdol! No nie! Nie sądzę, jak odjada. Gratulacje. Dobra, już mam na przeładowanie tej protezy. No! No tak samo jak zwykłe użycie, tylko bardziej. No, Jezu, naprawdę! Boże, na takim pierdowatym przeciwniku straciłem 5 kurde poskramiaczy. To mnie aż boli, naprawdę. Dobra, mi się otworzyło to przejście. Halo. A, tu jest. Dobra.
Czyli rozumiem, miałem opcję albo zabić ich zanim to spadnie, albo po prostu tak jak teraz, spaść. Okej, okay, trochę zielonych orbów. Uwertura kolejna. Spoko. Czekaj, skąd się tu wzięła, nie? Dobra, coś z tyłu? Nic. Alright. Going down is the only way, huh? No dobra. O, nie, dawaj, wyżej. Okej. Okay. Tutaj coś. Nic. Tam. Tam chyba byśmy zaskoczyli właśnie, jakbym nie spadł z tamtej strony. Oby to nie było jakichś sekretów. Byłaby trochę lipa. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Tego nie zniszczę, lecimy dalej. Znowu to? Nie, to jakaś większa arena. Dyska scenka, co? Nowy rodzaj przeciwnika? Oho, chyba Frosty. O! Nie? Czym tu jesteś? Nieuchwytny zaklinacz Baphomet! Okej, ale używa tego samego co Frosty, w sensie... w ten sam sposób działa. Chodzi o lód, nie? Dobra, padł. No i oczywiście jest ich więcej. O, a nie, czekaj, to Riot. No, god fucking damn it! Okej, też mogą mnie zamrozić oczywiście. No! Gościu, weź się chrzań, naprawdę. Coś tak czułem, że raczej nie padli, bo mi się życzliwi. Wypadli, ja nie zrobię nic. Dobra, tego jedną z głowy. Tego też. Dobra, jeszcze ten. Bum, bum, bum. Okej, może być. Bynajmniej Eska skoczyła. Dobra, mamy ten krwiobieg, czyli idziemy dalej. Dobra, czy tu są jakieś sekrety? Nie widzę niestety. Chyba, że będą tutaj dalej na przykład. Tutaj nie wskoczę. Dobre pytanie. I tak patrzę, ale nie ma, no, nie widzę żadnego. Na opartego tu by się dało przejść, no ale... pewnie nie wskoczę, nie? No nie, nie widziałem na ściana. Tutaj nic. Za krwiobiegiem może coś się chowa? Nie. Dobra. Tutaj bez przedłużania. Lecimy dalej. Tylko zależy, że napęd królowej się w ten sposób nie uszkodzi. To aż dziwne, jeśli mam być szczery. Okej, jest statua. Boskie posągi. Korzystaj z boskich posągów, aby wymieniać czerwone orby na umiejętności i przedmioty. No to oczywiście wiem. Okej, co już będzie bosik, czy... nie, taka, chyba taki checkpoint, ale powiedzmy. Mogę zawsze to chuj sobie zgarnąć. Dobra, czy ja mogę z tej statuły zgarnąć sobie kolejne poskramiacze? Tak, mogę. Super. Dobra, to poproszę tak. Dalej może to puśćmy. Niech będzie tak. Puenda to było co? A, to jest ta rakietowa łapa. Dobra, weźmy sobie niszczyciela. Ragtime. Na szósteczkę niech pójdzie uwertura.
tu niech pójdzie niszczyciel, jedno miejsce zostawimy. I tą overturę jedną zamieniłby sobie teraz na błogą przyjemność, żeby się podleczyć. Za ten czas to będę szedł dalej. Bo skoro mam taką opcję, to szkoda nie wykorzystać okazji. Dobra, biegł się. O, jest tam! Dobra, przeładujmy to szybko. Nie, dawaj! Szybko, muszę ich pozabijać! Dobra, czekaj, przeładuj. No, jest jak na złość! No ale Boże, najgorszy ten przeciwnik, jaki mówi się... No i spadłem. Super. Na górze była cholerna niebieska kula. Który to był fragment? Pierwszy, akurat z nowych. No ale kurde. Że nienawidzę tych przeciwników z tarczami. Bo nic się przez nie, nie przedrze. Nic. Okej, good to know. Że nawet... po prostu to, że sobie lata taka kulka, to wystarczy, żeby to się liczyło jako używanie protezy. No, Jezu, już myślałem, że mi się udało go jakoś tak dotegować, ale niestety nie. Dobra, czekajcie, przeładuję tego niszczyciela. Nie przeładowałem wystarczająco. What? Co ja teraz zrobiłem właśnie? Ej, poważnie, co ja teraz zrobiłem? Nie mam pojęcia. Gość jakoś tak łatwo, po czym użył mu płaskę męcza prosto w pysk i on jakby tak rykoszet taki poszedł między wszystkich. Ale i tarczy chyba rozwaliłem, to mi się podoba. No jak to sam też pójdzie łatwo. O, ładnie, jeszcze mi weszła kontro. W danym przypadku. Oh, come on, serio trafił? No nie, w niego! No bez jaj, naprawdę! Dopiero to użyłem! Boże, nienawidzę czegoś takiego. O, super, akurat to go zabiłem. No oczywiście do statuły się nie wrócę, żeby sobie wybrać kolejne poskramiacze. Jak na cholerną złość. Podleczę to się może podleczę, no ale co mi po tym. Dobra, tam kolejny krwiobieg. Tutaj przejście, ale tylko do orbów. Szkoda, że czerwony, wolałbym zielony. Dobra, coraz wyżej. Na bank final bossem będzie tutaj Yurizem. Final bossem też pewnie będzie Yurizem, no bo jakby to jest nasz cel, żeby go zabić, nie? Ale bossem tej misji będzie właśnie Yurizem, tylko pytanie jak nam pójdzie. Bo na... Po pierwsza potyczka poszła... średnio, wręcz de facto nic mu tak naprawdę nie robiłem. There are no express elevators,
Someone's a lousy architect. No stary jakby... Nie żeby coś. O, dobra, tu? Czy jeszcze wyżej? Kurde, nie jestem pewien właśnie, gdzie jest ten cały tron Urizena. O, są zielone orby, to proszę. Przydadzą się. O, błoga przyjemność, też może być. Leczmy w takim razie. Zaś mamy to. A nie, dobra, to mi opada. Chyba. Out of my way, Wince. Hej! Dobra, czekaj, dawaj mi to. Zaś niki stylowy strzał. Na koniec misji. Znaczy, boże, misji, na koniec potyczki. O. Tam też jakby coś się chowało, ale... Nie, raczej nie. Już myślę, że słyszę tą statuę, nie? Ale kurde, oczywiście się przeliczyłem. Ja tutaj na górę. W ogóle to jest lawa, czy to jest też krew? Wygląda trochę na jakby krew stała się lawą, nie? Ale to coś po bokach może jest? Nie. Dobra, tutaj już na samej górze jestem. To coś... Tam coś jest. Okej. No. Nie znosisz tylko. Okej, czy to jest jakieś sekretne starcie? Nie, to jest po prostu miejsce, gdzie mam tych. Okej. Garnijmy to w takim razie. Dwa za free. Oj, proszę, jest sekretna misja. Nice. Co my tu mamy? Dotrzyj do celu bez dotykania ziemi. Ciekawe. Na pewno z chęcią przetestuję poza nagraniem. Boże, przetestuję. Z chęcią po prostu tą misję wykonam, nie przetestuję. Dobra, i wracamy tu, gdzie byliśmy. Okej, o, kolejny poskramiacz. Co tym razem? Mega niszczyciel, spoko. Dobra, tutaj coś. No, powiedzmy. Ale patrzcie, tym razem coś faktycznie było. O! A to skąd? Co, bo zabiłem tę mackę? Może? Dobra, wciskamy się już w trzeci krwiobieg. Okej, dobra. Finally made it. Now, about that payback. No, to miejsce już znamy, to jest właśnie... Miejscówka z samego początku gry. A phone here? Does it still work? Działać może działa, ale jak Niko się tu dostanie? Takie moje pytanie. O, jeszcze zrymowałem. So, think you can make it all the way here? Duh, who do you think you're talking to? Ja jestem ciekaw, jak tu dotrzesz, naprawdę.
drzemkę uciął, skubaniec. No już myślałem, że to zetnie w pół, ale nie, idealnie złapał oczywiście. Nie mogę. Dobra. Dostosujmy się w takim razie. Dobra. Jak już będziemy walczyć z Yurizenem, my mamy teraz oczywiście dostępne poskramiacze. Wcześniej, nie wiem jakby się sprawdzało, ale tak, zamiast niszczyciela makaronowego, oczywiście chcę niszczycielską dłoń. Jednego Ragtime'a mogę mieć. Gerberę bym tutaj zostawił jedną. Zamiast drugiego Ragtime'a wezmę sobie też niszczyciela. Tu weźmiemy sobie jeszcze bykowca. Tutaj możemy wziąć puentę. No i na La Grande Finale oczywiście niech będzie też to. Albo nie, zamiast puenty niech będzie uwertura właśnie. Dobra, przedmiotów nie mam co kupować, bo już wykupiłem wszystko co mogłem. Protezę zupełnie poza nagraniem. Dobra, zamykamy. W takim razie. No i mamy full magazynek na walkę z bossem. Ciekawe czy też na walce z bossem całkowicie go zużyję. Dobra, nie. Tam nie idziemy, to jest tylko kilka orbów. Nie ma sensu po to iść. No idziemy tędy. O, ale patrzcie tu, widzicie tam z góry? Jakby jak krew się zasysa tutaj do środka. A padł? Padła właśnie, jak jestem tu sam, nie bus. Dobra, więcej. Ładnie. W ogóle nie wiem, czy wejście w to dostosowanie nie uzupełniło mi zdrowia tak za frito. Mam teraz fulla, a raczej nie miałem. Okej, tego. Okej, to zniszczę, ale nie dostaję za to orbu, więc mogę to olać. Kolejna busa. Zdjęta. Lecimy dalej. Not for much longer. Tutaj błoga przyjemność, okej. Okay. Dobrze, że nie mam tego jednego miejsca, bo to jest akurat poskramacz, który lubię najmniej. W sensie, on się przydaje raz na jakiś czas. O, chłopczyca, to jest akurat spoko. Ale dobra. Yurizen po raz drugi. Miss me? Jako Nero, oczywiście. To nie ma... Jaki on jest dosany do jej krwi, widzicie to? No body? No dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. Nikczemny uzurpator. Yurizen, huh? I bet your parents didn't like you much, because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you dead weight. You would so readily throw away your life, child. I'm not interested in you having a winning streak. Now I can break it for you. Dobra, kurde, co ma walić ten kryształ, czy jak? Ja. Dokładnie. It's working. Shield of yours, done for. Kurde, obrwałem. Proszę, też spowalnia czas, gdzie? Dobra, odrzucił mnie, ale nie zaliczył mi to jako uderzenie. Spoko. Oj, kurde! Chciałem się odezwać, co? Uf.
Dawaj, 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 wyskakuj, wyskakuj. Raz, dwa, trzy. No, leci. Almost broken. You ready to get slapped? You will suffer. O nice, akurat się ten kryształ przesunął dzięki temu. Nie dostałem damage'a. Ciekawe mnie jedna rzecz, to jest kolejna walka, której ja nie mogę wygrać jako Nero. Patrzcie, jak ja lekkie obrażenia w ogóle biję w ten kryształ. No, wreszcie. O, ucięliśmy go, ładnie. It's about time I landed something. Ale patrzcie, też zdziwiony. Weak mortal. Demon power does not course through your veins. Yet you try. No z tą mocą to bym się trochę kłócił. How dare you strike me? O kurde, wstał. Stary wstał z fotela. Jest źle. You will regret being born useless and human. I will show you your worst nightmares. I will give you despair and death. Czemu w ogóle pół jego mordy jest zasłonięte tymi mackami? No, come on, typie! No kurde, prosto w tą wioskę się też posunąłem. No serio, czemu mi zużyło? To nie działa oczywiście, bo nie jest o tyle zniszczone, ani w ogóle osłabione, żebym mógł to wykorzystać. Dobra, nie, no patrzcie, jak ja w ogóle znikam uważnienia biednemu kryształowi. Muszę osłabić kryształ, żeby móc zrobić coś jemu. Więc jakby... Nie, mi się też to jest nie do wygrania. Dobra, dam się trafić jeszcze raz, no. Dawaj. No. No oczywiście. Dobra, mamy kascenkę. Jako Nero nie możemy tego wygrać. Czyli co, teraz nagle Dante wskakuje? Jak rozumiem? Żeby go uratować? Petulant mortal flesh. Cursed the moment you were brought into this world. Ej, co jest? Who dares interfere? O kurwa! Czy to jest Dante? Czy to jest Dante? What creature stands against a king? Is that a demon? Ja pierdolę, jakie zajebiste! Jezu, jak to jest Dante? Błagam, powiedzcie mi, że to jest Dante, please! Proszę, powiedzcie, że to jest on. Och, chyba retrospekcja przed... kilka tygodni temu, 3 maja. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have.
I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party, but your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front? This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Nice. Devil may cry. Dante, do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion. Oh my god, tonight's my birthday party. Yeah, I'm turning 18. Not a little kid. Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Big job, Dante. You're gonna need the help. Kurde, Dantemu aż tak źle się wiedzie, że rachunków nie ma jak spłacać? Myślałem, że dość rozchwytywany jest, jeśli chodzi o walkę z demonami. What's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? This demon is your reason. Your reason for fighting. This demon got a name? Co? Czemu? Co? A tak się zapytałeś your reason czy coś innego? Nie wierzę, normalnie taka wycinka. Dobra, dziewiąta to oczywiście walczymy jako V, bo już widać na ładowaniu. Dobra. Ja kończę odcinek w takim razie. My widzimy się w kolejnej misji, która, jeśli będzie wystarczająco krótka, no to rozegramy też dwie misje w jednym odcinku. Poniekąd mam nadzieję, że tak nie będzie, bo lubię takie w miarę długie misje, żeby po jednej na odcinek robić. No ale zobaczymy jeszcze. Ode mnie to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5. Cześć!